Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważne orędzia maryjne na obecne czasy, przygotowujące nas do tego wszystkiego, co jeszcze jest przed nami. Jak pewnie zauważyliście, wiele proroctw zaczęło się tutaj wypełniać, ale wiele proroctw tych zapowiadanych w przyszłości nie muszą się tak, by te proroctwa zrealizować. One są oczywiście też warunkowe i wiele zależy od naszych modlitw, od nas samych, czy tutaj pewne zdarzenia będą miały wpływ na nasz kraj. Oczywiście tu chodzi o kataklizmy i trzecią wojnę światową, więc naprawdę modlitwa tutaj za Polskę jest bardzo ważna. Zachęcam gorąco. Więcej informacji na końcu tego nagrania, ale sami chyba zauważacie, jakie są ruchy tutaj militarne na całym świecie, ze strony oczywiście tutaj Rosji na Ukrainie, na Tajwanie. Tutaj już jest mowa oficjalnie, otwarcie o tutaj wojnie atomowej, też szefostwo, czy też ogólnie tutaj NATO jako tutaj sojusz też się wypowiada w tym kontekście właśnie takiej wojny nuklearnej, odpowiedzi na to, co tutaj Rosja, jakby jakie twierdzenia wysunęła, bo mieliśmy też deklaracje różne tutaj ze strony, znaczy odpowiedzi też oczywiście ze strony prezydenta Rosji, więc naprawdę grozi światu globalny konflikt, który no, będzie miał po prostu katastroficzne skutki, więc bardzo Was proszę o tutaj tą modlitwę. Dużo Wam czasu to nie zajmie, ale codziennie te parę minut poświęcić i naprawdę to bardzo nam wszystkim tutaj pomoże. Kochani, teraz Was proszę o wysłuchanie. Pierwsze orędzie jest od Pedro Regisa, oczywiście z Anguery w Brazylii. Jest to orędzie Królowej Maryi, Królowej Pokoju, odebrane 18 października 2022. Maryja: kochane dzieci, nie odrywajcie się od prawdy. Miłość do prawdy i jej obrona poprowadzą moje biedne dzieci ku drodze zbawienia. Nieprzyjaciele będą działać i wywołają zamęt w domu Bożym. Bądźcie uważni, w Bogu nie ma półprawdy. Przyjdą dni, w których ludzie będą szukali prawdy i tylko w nielicznych miejscach ją znajdą. Będzie wielkie zaślepienie duchowe i wiele dusz się potępi. Powróćcie do światła Boga. Zostanie wam zaoferowana szeroka brama, ale wybierajcie zawsze drogę wskazaną przez mego Syna Jezusa. Jeśli chcecie nieba, wybierajcie zawsze ciasne drzwi. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi się spotkać tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Gisella Cardia, Trevignano Romano, Włochy. 18 października 2022, orędzie Maryi. Droga córko, dziękuję, że przyjęłaś mnie w swym sercu. Musisz powiedzieć światu, by przygotował się duchowo przeciw atakom demona. Ludzkość będzie płakać i zgrzytać zębami. Proszę o czynienie zadość za wszystkie zniewagi wyrządzane memu umiłowanemu synowi. Mówię poprzez tę umiłowaną duszę, ukazuję wam znaki mojej obecności, lecz mimo to wiele mych dzieci jest głuchych na moje wezwanie. Ludzie jeszcze nie rozumieją, że zniewagi, bluźnierstwa, świętokradztwa popełniane również przez moich umiłowanych synów kapłanów będą ich wiecznym potępieniem.
żyją z rzeczy materialnych, nie zwracając uwagi na wszystkie rzeczy nieba. Dzieci, bądźcie pokorne, zginajcie zawsze kolana na modlitwie, żyjcie przykazaniami i karmcie się ciałem i krwią Odkupiciela. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 20 października 2022, Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, ja jestem waszą matką i was kocham. Bądźcie uważni, by nie dać się zwieść. Szukajcie światła Pana, gdyż jedynie tak możecie rozproszyć wszelką duchową ślepotę. Żyjecie w czasie wielkiej bitwy duchowej i tylko ci, którzy są mocni w wierze, udźwigną ciężar prób, które nadejdą. Ludzkość zdąża ku bolesnej przyszłości. To, co jest fałszywe, zostanie przyjęte jako prawda, a ci, którzy miłują prawdę i jej bronią, zostaną odrzuceni. Cierpią z powodu tego, co na was nadchodzi. Modlitwa, spowiedź, Eucharystia i Pismo Święte. Oto broń na waszą walkę, wielką walkę duchową. Odwagi. Nie wycofujcie się. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi się spotkać tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.